Witam imperialistów, tutaj Lukas. Uff, powiem wam, szczęście miałem. Na początku save mi się nie chciał załadować, ale przeinstalowałem grę i wszystko mi lata. Jakoś wersja recenzencka chyba się różniła od wersji premierowej Europy Universalis 4. No ale nieważne. Możemy kontynuować robienie naszego drzewka i rozwoju polskiej husarii. Bo pod to mamy tą kampanię zaplanowaną. Mamy już arystokratyczne i szpiegowskie idee, teraz robię religijne, potem robimy influence i będziemy zmieniali cały świat na jedną wspaniałą polską kulturę. Postaram się nie ruszać Osmana, nie ruszać Francji przez najbliższy czas, no i poczekamy do stworzenia Hiszpanii, żeby, wiecie, mieć potem gdzie trenować nasze wojska tak naprawdę w boju, ale wschodnia Europa, dojście do Azji jest to jak najbardziej przed nami oraz zdobycie totalnej kontroli nad Bałtykiem. Już mam całą obszar Litwy jeszcze dodaję ze state'ów, już zapomniałem co ja tutaj robiłem, więc wszystko state'ujemy. No dobra, jednak muszę wszędzie sądy pobudować, dosłownie. O, jak miło, papiestwo mnie popiera. Przeczytajcie to sam nagłówek. Rzeczpospolita dostaje odtworzenie Unii Personalnej nad Rzeczpospolitą. A to dlatego, że ja kontroluję Sztokholm, nawet dość śmieszne to jest. Ale nieważne, mamy rozbicie Rusi. Mamy tą misję wykonać, kiedy kontrolujemy Newę, mam Nowogród, mam oraz Moskwę, da mi to 10 jednostek moskiewskiej piechoty. Chyba. O, mamy, w stolicy. Jak miło. Wojna z Osmanem, nie ukrywam tego, troszeczkę nas wykrwawiła i też mamy problemy finansowe, więc trzeba teraz zająć się gospodarką Rzeczpospolitej. Musimy też, jak w tak dużym kraju mówię, budować sądy praktycznie na każdej jednej prowincji, co też nie będzie bardzo dużo kosztowało. Obecnie po prostu jesteśmy najpotężniejszym państwem na świecie. Ale dlaczego to wybuchło u mnie? Za co? Czy reformacja teraz zawsze wybucha w Polsce? No to czeka nas wojna domowa. Jak nic. No co złego może się stać? No to, proszę państwa, mamy wojnę religijną w ramach Rzeczpospolitej Polskiej. Tak nie było historycznie. Chyba. Tak, zdecydowanie chcemy dodatkowego misjonarza w naszym parlamencie. To mi szybciej mi się kraj zamienia na reformet niż katolików z powrotem. 61%, przed chwilą miałem 80%. Co tu się dzieje? A i mamy wojnę, bo chce się wreszcie pozbyć tych piratów z Gotlandii. Zdobyć też Rygę przy okazji. Powinno to ustanowić już nasze totalne dominium na Bałtyku. Bo na razie naprawdę sporo hajsu nam ucieka. O, łatwa wojenka, pierwsze rozwinięcie z ery, wszyscy wiemy co klikamy, polska korona, a to nas dalej prowadzi do spichlerza Europy. Ej, Polska to jest chyba pomyślała pod dewowanie. Każdą jedną prowincję muszę zdewować przynajmniej 3 razy. Kim ja jestem, żeby się kłócić, prawda? No i udało się, Polska z sądami stoi dosłownie wszędzie i je zbudowałem. Sądy nawet się opłaca jednak budować w takim stajcie z waszą stolicą. A teraz skoro i tak są kolejnym slotem na budynki, to nie trzeba nic kasować, więc kolejny stan reform piąty, no to takie standardowe, raczej nie widzę, żeby tutaj się cokolwiek zmieniło, oprócz oczywiście czwartej i też tą czwartą wybiorę, co prawda kosztuje mi to korupcję, ale nasz monarcha dostaje jeden punkt administracyjny więcej, zawsze jest to na propsie oraz osłabiamy władzę stanów. I tak wychodzę na plus. Tak się jakoś złożyło, że sultan osmański odmówił nam płacenia trybutu. Tak być nie może, no to może poszerzmy terytoria dla Węgier. Przy okazji myślę, że nam sporo zapłaci, więc nie wzywajmy sojuszników. Bez większego problemu zdobyliśmy Konstantynopol. Widzę też, że wojska osmańskie gdzieś tutaj nam przechodzą, więc też tam się udajmy z sojusznikami, też je zajmijmy, bunty stłummy, ale jakieś bitwy też postaramy się z Osmanem stoczyć. Mamy... Nie mamy przewagi w dyscyplinie? A, to dziwne, ale w moralkach za to pięknie tutaj siedzimy. Mamy więcej kawalerii, więcej armat i zobaczmy, jak to wygląda. Łysz, jakby mi role jakieś weszły, no bez przesady, że Osman tutaj dostaje, dzięki czemu no wykpił się w tej bitwie. No i naprawdę, bo ty coraz lepiej się bronią. Wchodzą w takie terytoria, gdzie dostaję minusy. Chociaż mogłem z tej strony... Nie, tu też jest rzeka. Dobra, wszędzie bym dostał 2 minusy. Ajajaj, no nie mam tutaj dobrego miejsca na Bałkanach do walki z nimi. Mało płaskich terenów. Oprócz Konstantynopola w zasadzie i okolic to mało co. No i pod Konstantynopolem od razu lepiej. Dokończamy też nasze idee religijne. Też super sprawa, bo możemy brać kolejne polityki. No i super. Sporo pieniążków. Wszystko co chciałem. Kiedy ja tak dużo wojska straciłem. No i teraz mamy za co budować nasze manufakturki. A, skoro skończyłem ideę religijną, to tak, chcemy pogadać z papieżem oraz... O, tą misję też biorę, bo daje mi sporo bonusów do nawracania. Dobra, czas zreformować Sejm. Mamy nawet młodego władcę, następca raczej szybciej umrze niż przejmie władzę. Czy przynajmniej to za to trzymam kciuki. Zreformujemy. I co to za cecha teraz? O!
Okej, fajne. I teraz muszę odebrać 50 punktów Ziemi Koronnej. No dobra. Pokój religijny został przywrócony i w sumie zbiegło się to z Council of Trent, na który nastawiamy się na raczej brak tolerancji w naszym kraju. W końcu po coś zrobiłem tę ideę religijną. Rozwój wsi. Zdecydowanie to chcemy. Więcej manufaktur, więcej, 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 jeszcze więcej. O, tutaj więcej krówek. Osman znowu składa trybut. Przeszło mi głosowaniu tańsze zmienienie kultury, więc będę sobie tam zmieniał na polską kulturę, gdzie się da tak po taniości. Czy też za chwilę zmienię fokus na te punkty dyplomatyczne i w sumie to nawet zrobię to teraz, bo to nie jest taki zły moment. Tylko nawet, jeżeli cała kultura będzie u mnie akceptowalna, no to maksymalnie 15 jednostek kawalerii. Mało. Rozwinąłem Ruś i powiem wam szczerze, trzeba było to zrobić dużo wcześniej. A jak teraz nam świat się prezentuje? No, muszę powiedzieć, że naprawdę całkiem fajnie te duże bloby powstają. Ej, nawet mamy kolonie. Wiecie, jak ja dawno nie widziałem kolonii robionych przez bota? Wow! Szósty poziom dla Rzeczpospolitej, to powiem wam takie trochę, nie mam co tu wybrać za bardzo. Dyplomatyczna, chociaż cofam, dyplomatyczna reputacja plus jeden, to bardzo, bardzo fajne. I tutaj znowu mamy przyspieszone reformy. Bardzo fajna sprawa, więc pójdę w przyspieszone reformy. Lojalność stanów również mi rośnie. Czyżbym im konstytucję dał przez przypadek? I słusznie tutaj teraz widzę w komentarzach pod pierwszym odcinkiem z Rzeczpospolitej, wrzucono mi uwagę, że zapomniałem o religious culture, przywileju i rzeczywiście mamy go do zmiany kultury 10% kosztów. Mega mocne. No to będziemy zmieniali kulturkę. Rok 1554 i Moskwa ustanowiła mnie swoim rywalem. No skoro się czują, że moim rywalem, to ja myślę, że im udowodnię, że nie są godni bycia naszym rywalem. Gdzie oni mają teraz stolicę w ogóle? Niźny Nowogród. Albo nie. Oczyśmy z herezji tę ziemię. Chcieli bitwy? To mają. Proszę. Nawet Węgry ich leją. No nie. Jeszcze z tak łajpa zrobili. Zazdroszczę. I oni śmią się nazywać mnie swoim rywalem. Ja tego nie ogarniam. Tego się nie spodziewałem, że aż tyle wziąłem w tej wojnie. Ups, no już nie są moim rywalem. No i zmieniła nam się wreszcie skórka. Mamy prawdziwą husarię, znaczy oskurkowaną husarię, bo jeszcze jej nie mamy. Bo prawdziwych Wingedeget husar zostajemy na 22 poziomie. Czas na inwestycje w zachodniej Polsce, bo... Ja tego nie kliknąłem wcześniej! Nie! Naprawdę! Wszystko mi pozamieniało, każdą jedną prowincję na sukno, ale to OP jest! Ale tej misji to ja totalnie nie wiem, jak mam zrobić, naprawdę. To nie będzie łatwe. Ale ruszmy do pomocy Austrii. Wow, co ta protestancka reformacja jest taka mocna? Lecimy z Osmanem, chociaż ciężko go będzie wyjąć z tej wojny, ale raczej powinien mu zadawać gigantyczne straty. Ale że tak bez dowódcy na Moskwę ruszać, bez jaj. Ej, ta wojna jest znacznie większa jednak. Zobaczcie, jak to wygląda. Ej, ja mam roszczenie do całej Danii? Ja tego nie podbijam? To na pewno wszystko przez ten kolor. Naprawimy to po tej wojnie. I ogólnie to jest wojna Ligi Protestanckiej, gdzie w tej lidze jest tylko jeden elektor. Dosłownie jeden. I Lubecka. Moja flota wygrała z flotą Wielkiej Brytanii? Jakim cudem Francja, która gdzieś ma jeszcze 80 tysięcy wojska, wcześniej było tu 174 tysiące wojska, jest cała pod okupacją. Czyżby kolonie? Czemu ja robię dopiero misję z Wołoszczyzną? Coś tu jest nie tak? Zdecydowanie chcemy mieć Cassius Belli zjednoczenie Bałkan. I co? Będziemy dożyli za chwilę na Feniksa. What the fuck? Ej, powiem wam, że następnym razem trzeba bardzo szybko wbijać się w Bałkany. To jest mega mocne. No, tylko, że tutaj Osmana nie chciałem cisnąć za bardzo, bo mówię, muszę mieć jakiś kraj, z którym mam toczyć wojny i testować moją husarię. O nie! Ale mnie potopili wszystkie cztery ciężkie okręty. Znaczy teraz to i tak wszystko jedno. Stolica Danii jest zdobyta, więc easy. Wygraliśmy! Przecież nie mogło być inaczej, ale masakrycznie długo boty trzymały mnie w tej wojnie. To jest masakra, no ale katolicy wygrali. W sumie mogliśmy dołączyć do Imperium. Nie no, wiem, że nie mogli. Ale nie było też żadnych bitew, które bym, szczerze mówiąc, miał wam jakkolwiek pokazać. To była mega nudna wojna. A po wojnie Francja troszeczkę osłabiona, Osman troszeczkę osłabiony, a ja lecę wreszcie z ideami influence, żeby móc po taniości zmieniać kulturkę. Chociaż jak patrzę, to ja chyba zmieniłem całą kulturę nieakceptowalną, albo właśnie zmieniam. Trzeba więcej podbijać.
Dobra, i tutaj zwróciłem jeszcze uwagę pod pierwszym odcinkiem, że bardzo fajna jest trzecia reforma rządowa. Has access to Age of Unity State Edict i ponadto w niektórych erach te edykty są mega przekoksane, więc trzeba sobie to kiedyś zagrać i pewnie też tak zrobię w jakichś kolejnych kampaniach, że zobaczę, co tutaj dokładnie jest ukryte. I wtedy pojawia nam się tutaj, o gdzie patrzę, Podlasie, edykty, jakiś nowy edykt. W pierwszej erze jest to ponoć jakiś duży bonus do taksa. Też sporo już kultury naszej zmieniłem, zobaczcie, Polska i tak dalej, ale nie zmieniam tej akceptowalnej, poza tym w Newie oraz w Moskwie musimy mieć kulturę z grupy, tej, Nowogród albo Moskwa. Wybrałem na razie Nowogrodzką, a Moskali się pozbywamy, szczerze mówiąc, z mojego kraju. Żeby po prostu mieć dostęp do tych całkiem niezłych monumentów. No i nie ukrywam, że mam bardzo duże problemy z Gaweringiem, tym moim potężnym krajem, a chciałbym podbić resztę Moskwy i ruszyć w stepy dalej, aż do Mingu. No i okej, mam też Dalej Skogen. Powiem szczerze, że o wiele bardziej się opłaca i na jakimś tutaj normalnym state niż cokolwiek innego, bo normalny state mi daje 12,5 golda incomu, a w momencie, kiedy miałem tutaj trade company, było to 10, więc zawsze lepiej wychodzę, o dziwo, bez tych ulepszeń. I tak, zdecydowanie chcę mieć też krzesło w Dalej Skogen. Czy ja miałem Pacta Conventa wydarzenie? Jeśli miałem, to zjebałem. Dalej buduję gospodarkę mojego kraju, praktycznie wszystkie lepsze surowce dostają też budynki produkcyjne, jak i manufakturki, ale manufakturki się już chyba wszędzie pobudowały, takie mam wrażenie. A nie, jeszcze tutaj mi sporo zostało. Aha, bo ta Europa Wschodnia to taka dość duża jest, kurde. Patrzę, gdzie mogę robić trade kompany i wygląda to, że tutaj to wszystko to powinno być moim state'em. Ja w tej kampanii to raczej tak staram się trzymać misji i za bardzo nie blobować, ale na pewno będą kampanie pod duży blobbing polską, na pewno będą kampanie pokazujące różne sposoby rozpoczęcia. Nie wiem, dajcie mi znać w sumie, jakie poraniki do Polski chcielibyście zobaczyć w pierwszej kolejności i dlaczego chcecie, żeby to była Polska kolonialna. No to zainwestujmy w uniwersytet. Trzeba znowu zaatakować Moskali po ich terytoria, bo w sumie zbliżamy się do kapa punktów. Runo, pójdziemy w przekroczenie limitu Gaweringu, chociaż ogólnie nie powinienem tego robić. Hurdur, husaria! No ale potrzebujemy developmentu, żeby mieć jeszcze więcej husarii w naszej armii. Na razie to jest taka mieszanka husarii i kozaków. No i już, dwie bitwy wygrane, o i bot się wycofuje, tylko ucieka przed nami. I muszę przyznać, że to jest jego nowe chyba zachowanie. Potem po przegranych bitwach stara się zająć jakieś lepsze pozycje obronne. Ej, jakim cudem Moskwa tak tu szybko zajmowała? A nie, bo to nie są prowincje kolonizowalne. Okej. Ej, super, ja tutaj lecę już moją kawalerią, husaria nadciąga, Portugalia, armia. No nie walczy, ucieka. Lecimy Regusa więc z tej wojny. To co mówiliście z tą Polską kolonialną? Że to chcecie w pierwszej kolejności? Tak? Okej. I kolejny kawałek Moskwy pada w nasze rączki. Uniwersytet Krakowski. Fajna misja. Można mieć 40 dewa albo postawić uniwersytet, więc dodewowałem właśnie. I dostaliśmy za darmo uniwersytet. I po co ja to dewowałem? Jakie straszne. I następnie co musimy mieć? 35 uniwersytetów? Albo innowacyjność na 95 punktach. Okej. I dobre pytanie, którą kolejną reformę ekonomiczną wybrać? Trzeba sobie przypomnieć, czym się różniły, jakie statystyki handlowe, bo widzę, że to się głównie na tym opiera. No weźmy to, Merchant Trade Power i co to jest in debt to the burgers? No longer reduce market. A, pożyczki od burgersów. Ej, to ja to biorę. Bardzo mi się podoba rozłożenie naszych stanów w moim kraju. Szlachta, trochę kozaków i korona. Inne stany nie istnieją. No i super, zrobiliśmy kolejne idee, bierzemy tańszą zmianę kultury, chociaż na razie jeszcze nic nie mogę zmieniać. I z tego co patrzę, chyba influence ideas nie zostały w żaden sposób wzmocnione. Tego obiecałem, atakujemy Skandynawię. Będziemy starali się ustawić tutaj nasze dominium. No i ciekawy jestem, jak mi pójdzie bitwa z Duńczykami. Ale mam przewagę! Jeżeli ja to przerąbę, to ja nie ogarnę już tej gry, jak robić tutaj armię. Oh my god. Ale nie, zadajmy aż takich dużych strat. No, okej, zrobiłem to. Jestem w Dalej Skogen. Znaczy Sieland. Dalej Skogen? Jest tu! Tu jest Sieland. Nie wiem, czemu mylę te prowincje. Wygrywamy bitwę i proszę państwa! O Boże, oni przecież tu mają przejście, idioto. Co jest ich terytorium? I przecież nie zablokujesz ich. A moja flota robi bul, bul, bul. A tak naprawdę to trzeba zaraz się wycofać. Nie mam raczej tutaj szans z nimi. Tak, 4 okręty straciłem. I znowu coś jest nie tak z botami. Cała chyba francuska armia jest w koloniach, bo tam toczy wojnę. O, już nie toczy, już tylko ze mną toczy, nieważne. Ale nie ma francuskiej armii. Nie stoczyłem żadnej bitwy. Paryż padł, wbijam się w fortece. Pięknie. Nie wiem, jak to nazwać inaczej niż jak polskim blitzkriegiem we Francji przy wykorzystaniu husarii. To wcale Niemcy nie zrobili jako pierwsi. A my zaraz kończymy tą Francję, no. Wow, 20
20 tysięcy armii francuskiej z 76 tysięcy. Nadal, znowu była setka przed wojną, a teraz tylko 76. No dobra, zabieramy pieniądze, wojenne reparacje i tyle było Francji w tej wojnie. Buduję kilka monumentów naraz. Zawsze tak wolę zrobić już na tym późniejszym etapie, bo to są naprawdę spore kwoty do zbierania, że puszczam wszystkie monumenty po kolei, niech one mi się tam produkują, zawsze jakiś tam czas minie i nam oszczędzi to pieniądze w tym procesie budowy monumentu. A więc teraz tak, za chwilę zbieramy jeszcze na Trakai Castle. W ogóle Malbork muszę rozbudować do trzeciego, Trakai Castle do trzeciego i Kraków Sukienice. Boże, człowieku, do trzeciego poziomu, żeby pchnąć nasze misje. Easy wojna. Kolejny władca to jakiś za dobry nie będzie. Atakujemy Osmana. Tutaj będę chciał Bizancjum chyba wypuścić, o ile się wyrobię czasowo. I zrobimy taki duży Bizancjum na Bałkanach. Niech mi tutaj siedzi wasal i przesyła handel wyżej. No tego desantu tutaj w ogóle się nie spodziewałem. Ale dosłownie, bo się tu przed chwilą desantował, bo to widziałem. Piękne rozbicie armii osmańskiej, ale to musisz mieć jakąś gigantyczną przewagę. W momencie, kiedy walczą równe armie, to nie zadaje aż tak dużych strat. A tutaj coś dziwnego się dzieje. Nie wiem, czemu nie dołącza bot. I dzięki temu wygrywam bitewkę dość łatwo. No okej, to może jakąś większą tutaj stoczmy? Hurdur husaria! Do boju, chłopaki! Nice. Łatwa wojenka. Powiem szczerze, że nie brałem tym razem o nich pieniędzy, bo za dużo szło do Austriaka, bo dość sporo prowincji dla mnie zdobywał. Ale w Bizancjum wypuszczamy jako naszego wasala i będzie nam tutaj działał. I tak samo może mu oddajmy Konstantynopol. Ej, i czemu ta prowincja nie zmienia już nazwy na Carogród? Zawsze tak fajnie to było. No dobra, wieczne miasto wziąłem dla siebie. Aha, 3 monumenty i 90 ziemi koronnej. To jest w ogóle wykonalne? Lećmy w kierunku podboju dalszej Skandynawii i zwiększam o 20% produkcję metalów? Co? Ale nie, my nie chcemy brać tej misji, póki mamy tak starego władcę, to jest bez sensu. No i cyk, akurat to powiedziałem, władca mi umarł. My mamy purpurowego Feniksa i co my tutaj mamy? Muszę powiedzieć, słaba ta misja. Myślałem, że będzie ciekawsza. Możemy albo zwrócić Konstantynopol do Bizancjum i Konstantynopol pozostaje prawosławne, co nam da historyczną przyjaźń z Bizancjum, więc siłą rzeczy będzie nam łatwiej utrzymać takiego potężniejszego wasala. Możemy chyba zatrzymać Konstantynopol dla siebie i zmiana następuje też wiary u Bizancjum na katolicką. Co myślę, że to wybiorę? Albo Konstantynopol należy do nas. Tutaj nie widzę nic o przekazaniu tej prowincji. I tak, Konstantynopol pozostał mój. A trzecia opcja była taka dość, że dostajemy development, no ale bonusy pozostałe były totalnie bezużyteczne. I teraz możemy ogłosić hegemonię, tylko musimy być, szczerze mówiąc, hegemonem. Ej, ja totalnie tą misję przegapiłem. 100% profesjonalizmu? What? Ale na co kolejna krucjata? Jeszcze jedna wojna z Moskwą i ucywilizujemy Europę chyba, nie? Czas poprawić granice z Danią. Wielkie zwycięstwo polskiej floty! Straciliśmy tylko 11 okrętów. No i pięknie. Napis Rzeczpospolita, cała Skandynawia zdobyta, ale spokojnie, na Sealand i resztę również mamy roszczenia terytorialne, więc niedługo Lubeka też nam wpadnie w nasze rączki. A zobaczcie, ile mamy pieniążków w Gdańsku. Dlatego handel nie mógł się pojawić nigdzie indziej, tylko u nas, Królewcu. Jeszcze zobaczmy tutaj, jak nasza kawaleria. 13 oddziałów mogę mieć skrzydlatej husarii. Bardzo mało. Na razie musimy poczekać, aż zejdzie nam separatyzm z prowincji. Bo tak w sumie co mogłem, to albo już zmieniam, albo już zmieniłem. Mam też wrażenie, że coś więcej się zarabia na Polsce. Tym bardziej, że nie gram z buildem ekonomicznym. Czyli wiecie, religijne, handlowe, ilościowe. A pieniędzy naprawdę mam sporo. Też bardzo szybko nawracamy. 6 misjonarzy działa, a w zasadzie już nie ma gdzie działać. Technologicznie wszystko do przodu. Co to za wydarzenie? Pierwszy raz je widzę. Król jezuitów. Wolność, religia, no, w moim kraju nie. Ta, katolicyzm jest pierwszy wobec równych. Tak, obwołajcie króla jezuitów. No powiedziałbym, że nie mamy tutaj żadnych fajnych bonusów, bo są na życie naszego władcy co najwyżej. A on już stary jest, ale pójdźmy to, w króla jezuitów zawsze jakieś tam bonusy dodatkowe nam wejdą. Będzie stabilniejszy kraj. Kolejna szybka wojenka z Osmanem. Będę tworzył Bizancjum na Bałkanach. Tylko trzeba dokończyć tą wojnę przed końcem ery reformacji. Jaką przewagę mamy w moralach nad Osmanem? Ale czemu on ma większą taktykę? Ach, ta dyscyplina. Szkoda, że nie mamy większej. Tak powinniśmy wygrać tą bitewkę, ale go miażdżymy. Mimo minusów, mimo wszystkiego, wygra nas Osmanem. Lećmy na Konstantynopol, bo możliwe, że gdzieś to nas zaraz atakują. Ja nie wiem, jakim sobie wygrałem kolejną bitwę. Zobaczcie, jakie minusy tutaj miałem. Tu miałem przynajmniej minus 2. Ale tak czy siak wygrana po naszej stronie, czas na kolejną fortecę, trzeba wyjąć sojuszników. I boty, zauważyłem, że jakoś mega dziwnie mi się zachowują, bo przed wojną praktycznie wojsko na 10 mi stało. Wojna się zaczęła i zobaczcie, jakie liczby zaczęły mi robić moje boty. Bardzo dziwne. To nie było Bizancjum?
What the fuck? Ej, ja chcę tym grać. Jakie to ma idee? A, bizantyjskie, dobra, to nie chcę. Ale bardzo muszę fajnie przyznać, że zmieniło nazwę, więc będziemy mieli piękne Latin Empire. Tak jak mówiłem, jak najwięcej Bałkan bierzemy i wszystko przekazuje Bizancjum. Przepraszam, Imperium Łacińskiemu. Very nice, very nice. Oh my god, jakiego boosta dali do Expand Infrastructure. Muszę zacząć tego używać. Oh my god, Pacta Convecta to jest po prostu moment, kiedy mamy bardzo słabego władcę i Sejm będzie decydował. Totalnie o tym zapomniałem. Sejm będzie decydował, czy nas wesprzeć, czy nam przeszkadzać. No i tym razem, którego nazwy zapomniałem i on zachodzi zawsze, kiedy macie którąś statystykę poniżej 2, a mamy 0. I jak raz zajdzie, to już będzie do końca gry. Ale to oznacza, że teraz możemy pójść dalej z reformą naszego rządu. I to nam daje jeden punkt administracyjny dla naszych monarchów, więc pewnie chodzi o to, że mój następca dostaje punkty. Nie wiem, czy dostał, czy nie. O, i to jest to. Sejm poparł moją politykę. Yeah, ale minusy potrafią być dużo gorsze. No ale dalsze reformy wymagają od nas zabrania złotej wolności szlachty, a to się dobrze nie skończy. I możemy to dopiero też zrobić, albo będąc republiką, teokracją, albo w erze absolutyzmu. No, która będzie niedługo, więc teraz trzeba zacząć odbierać przywileje moim stanom. I w sumie teraz tak patrzę, że przydałoby się jeszcze taka rzecz, nie wiem jak jest wasze zdanie, bo są tu wszystkie te bonusy, ale przydałoby się widzieć, jaki mamy minus absolutyzmu, żebym widział, którym stanom co odbierać. Habsburg i od razu grzesznik. Jeszcze więcej pieniążków jako Polska. O, i wreszcie udało mi się zabezpieczyć moje unie. Teraz będą znacznie bardziej stabilne. Cały czas za małe wpływy papieskie zwiększam sobie też poziom markantylizmu. Albo inne bonusy nie są mi za bardzo potrzebne. I teraz jak tak patrzę, mam go już 58 punktów. Ten potężny handel na Bałtyku, 112 golda, to jest potęga. Ej, ale te mnie doganiają, kurde. Ha, druga złota wolność? Skoro to jest tylko na życie władcy, to czemuż by nie? Okej, nadeszła era absolutyzmu i czeka nas wojna domowa. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak Szwecja wywalczyła swoją wolność i następnie dominację nad całym Bałtykiem, polecam ten odcinek. Naprawdę zapowiada się wyśmienicie i mamy do tego najpotężniejszą piechotę w grze.